Absolutnie trzeba skończyć z tym niecnym procederem finansowania partii politycznych z budżetu państwa, który wymyślił, pamiętajmy, Ludwik Dorn swego czasu i który świetnie zablokował i zabetonował scenę polityczną dla wszelkich nowych inicjatyw, odbierając ludziom jakby tą inwencję w tworzeniu nowych ruchów politycznych, które mogłyby Polskę zmienić. Zdecydowanie, jednoznacznie opowiadam się za finansowaniem partii politycznych tylko i wyłącznie ze składek i darowizn członków i sympatyków i wtedy będziemy tak naprawdę mogli zobaczyć, ile osób popiera realnie tą partię i jej program, bo ile z tych osób jest gotowe na nią ułożyć, a po drugie naprawdę ograniczymy wydatki partyjne i wydatki polityków do niezbędnego minimum.